rok temu zorganizowaliśmy pierwszą akcję sprzątania naszych obwodów. Pomysłodawcą byłem ja przy współudziale moich dwóch kolegów. Znamienne jest to, że z Warszawy. Więc jest to chyba forma naszego podziękowania tej przyrodzie za te doznania, które mamy, uczestnicząc w polowaniach, czy wschody, zachody słońca, cztery pory roku. I akcja w tym roku rozwinęła się w sposób nadspodziewany. Biorą w nim udział 22 koła. Bodajże cztery powiaty, ja już nie jestem w stanie powtórzyć dokładnie, to będzie na podsumowaniu. Natomiast no, eksplodowało to w sposób niewiarygodny, aż obawiam się pomyśleć, co będzie w przyszłym roku. Cieszy nas to, że jest odzew myśliwych, że jest pomoc nadleśnic, starostów i chcemy zrobić coś dobrego. Jako dobrzy gospodarze terenu chcemy po prostu pokazać, że jesteśmy faktycznie dobrymi gospodarzami, że dbamy o ten nasz teren, że pomagamy leśnikom. Także no, akcja jak najbardziej szczytna i każdego namawiam do organizowania podobnych, bo jest co robić. Jesteśmy nad leśnictwie Chotyłów. Tutaj będą sprzątały cztery koła, które dzierżawią od Lasów Państwowych tereny swoje łowieckie. W przyszłym roku mamy zamiar sprzątać kolejny nasz obwód, który to jeszcze zobaczymy, ponieważ dwa obwody są nadgranicznymi obwodami, a tam wiadomo, sytuacja jest ciepła. W związku z tym będziemy się dostosowywać do sytuacji na bieżąco. Ale akcja już zaczyna mieć charakter cykliczny, bo jeżeli drugi raz z rzędu, to już chyba można mówić o cykliczności. No i planujemy, że tak będzie działo się dalej. Jest to też okazja do spotkania się między kolegami. Dzieci, rodziny, mile widziane, także wątek edukacyjny, że jak najbardziej coś wspaniałego. Zakończenie tutaj, podsumowanie. Mamy też biesiada na końcu. Składowanie będziemy tutaj sobie organizować przy leśniczówce. Na leśnictwo zobowiązało się, że te wszystkie śmiecie pozabiera. Więc myślę, że akcja będzie tak jak i w zeszłym roku udana i tych śmieci zbierzemy dużo. Poczęstunek zresztą też sponsorowany przez Nadleśnictwo Chotyłów, także jest wsparcie, cieszy nas to. My dajemy siłę swoje, dajemy swój czas, swoje paliwo, natomiast jest też miły gest, będziemy mieli później grochóweczkę i jakąś kiełbaskę na ciepło. Wy jako grupa społeczna, która naprawdę nie śmieci w lesie, chcecie pomóc i zbieracie śmiecie po tych, co śmiecą w lesie. No mam nadzieję, że za parę lat będziemy się spotykać w innych sytuacjach, a nie z konieczności zbierania śmieci. Jak Państwo na pewno wiecie, Lasy Państwowe wydają bardzo dużo pieniędzy właśnie na sprzątanie śmieci w lesie i cieszę się, że tutaj ta praca Wasza trochę nam kosztów oszczędzi. Jest to bardzo ważna rzecz dla nas. Włączamy się dzień później do Światowego Dnia Ziemi, który miał miejsce wczoraj, i włączamy się w prawdziwą pracę. Można wpłacać pieniądze na konta, można robić inne rzeczy, dużo mówić, ale tak naprawdę to, co Wy robicie, to jest taka prawdziwa praca, taka praca dla dobra natury.